Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Przedostatni dzień listopada, a w grudniu mamy się dowiedzieć, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyścigu prezydenckim, a także kto zostanie wystawiony w tym wyścigu przez Lewicę. Naszymi gośćmi dzisiaj są Rafał Toka-Frąckiewicz w Sensie.pl, dzień dobry, pan Tomasz Karoń, analityk polityczny, i profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Proszę panów, Włodzimierz Czarzasty nie tak dawno w rozmowie w Polsacie News powiedział, zapytany o to, dlaczego Lewica zwleka, bo tu już w Platformie Obywatelskiej, właściwie w Koalicji Obywatelskiej, mówi się o dwóch kandydatach i ta walka o rekomendacje koalicji będzie toczyła się między nimi. Natomiast no, Lewica milczy. Mamy PSL-u kandydata, nie wiadomo jeszcze, co się wyłoni w Konfederacji. Ale Włodzimierz Czarzasty powiedział, z nikim nie będziemy się ścigać, jeżeli chodzi o zgłaszanie kandydatów, grudzień. Czy to jest dobra taktyka, żeby się nie ścigać, żeby nie w tym okresie już nie zgłaszać swojego kandydata? Moim zdaniem dobra. Dlaczego? Dlatego, że jest kakofonia dźwięków. W tej kakofonii dźwięków można utonąć. I jak już wszyscy się skompromitują poszukiwaniem, czyli licytacją, to wtedy wyjdzie na scenę Lewica i powie, a my... Zwłaszcza jeżeli kandydatury z tych innych partii będą budziły wątpliwości. Czy myślę tak, że stała taka politologiczna jest taka, że trzeba wyborcom zostawić coś na święta. Na naszym stole trzeba coś położyć. Myślę, że to jest ta strategia. Oprócz tego, to takie wyłanianie kandydata na Lewicy tak samo ma ten walor, że no, reflektory są zwrócone tak naprawdę na tych, którzy szukają. No. Więc jest to rozsądna strategia na tą kampanię, która się zbliża. Rafał, a ty co o tym myślisz? A czy myślisz tak, że Lewica ma szeroki pryzmat uderzenia, tak była w starego aparatczyka Czarzastego, młodego neomarksistę Zandberga i takiego nie wiadomo kogo, ale nowoczesnego, bardzo uśmiechniętego. I zresztą tego, kto, jak zobaczą po prostu, kto jest po drugiej stronie, z kim będą walczyć w wyborach, no to wybiorą kogoś z tej trójki. No. Słusznie pan wspomniał o tej wigilii, proszę posłuchać, co mówił Włodzimierz Czarzasty o tym, kiedy i dlaczego zostanie przedstawiony kandydat Lewicy. W tym roku ogłosimy oczywiście kandydaturę, także przy stołach wigilijnych, gdzie się spotykają zawsze wszystkie rodziny, dobra, nie ma żadnego podtekstu, gdzie się spotykają wszystkie rodziny, będzie również dyskutowana nasza kandydatura. No, internauci trochę sobie podrwili z tego zapewnienia. Co, że Bóg się rodzi, tak? Nie, no, z tego, że przy stołach wigilijnych będzie tematem rozmowy kandydat Lewicy na prezydenta, bo jakoś sobie nie przypominam, bo jeżeli w pierwszy dzień świąt rzeczywiście czasami się zbacza na politykę, choć rozsądne rodziny starają się, żeby ten temat w dzisiejszych czasach nie był poruszany, no to jednak trudno mi sobie wyobrazić, żeby tematem rozmów przy stole wigilijnym była kandydatura Lewicy na prezydenta. Chyba, że byłby to pan Gawkowski, który określa się mianem lewicowca chrześcijańskiego. Dlatego, że mamy święta. Jeżeli to byłby ktoś z poparcia dla LGBT na stole wigilijnym, przy stole wigilijnym, prawda, to byłaby raczej chybiona kandydatura, bo raczej ominęłaby nastroje świąteczne. No dobrze. W takim razie no, zastanówmy się nad... Dzieciątko się rodzi, a tutaj wychodzi pani jakaś ich ten... Lub pan. Proszę lub pan mówiąc o mówi tym, się że o dwóch kandydaturach, to jest bardzo fajny pomysł. Mówi się o dwóch kandydaturach Lewicy, potencjalnych kandydaturach na stanowisko prezydenta, czyli o Adrianie Zandbergu i Robercie Biedroniu. Gdzieś tam w tle przemknęła cichutko, nie wiadomo w ogóle, czy będzie brana pod uwagę Małgorzata Szmajdzińska, no ale Lewica nie byłaby Lewicą, gdyby kobiety nie zauważyły. Uważyła w tym wyścigu, prawda? Jednak kobiety są ważne dla tego ugrupowania. To zbijmy sobie dwa ostatnie wystąpienia obu panów i wyciągnijmy wnioski, który z nich ma szansę zdobyć elektorat i odebrać komuś elektorat. Poproszę najpierw o wystąpienie Adriana Zandberga, które wzbudziło taką dużą sensację w trakcie debaty nad exposé premiera Morawieckiego. To jest, panie premierze, moralny skandal, że dzisiaj w Polsce biedni żyją kilkanaście lat krócej niż bogaci. To jest moralny skandal, że starsza pani w aptece odchodzi od okienka, bo nie stać jej na to, żeby wykupić receptę, którą dostała od lekarza. I to z tym trzeba skończyć, bo to jest hańba dla Polski. Nauczycielka, która uczy nasze dzieciaki, nie może myśleć o tym, czy będzie miała za co kupić buty zimą, panie premierze, a tak dzisiaj jest. Pielęgniarka, która dba o chorych, nie może być przemęczona, nie może spędzać dyżurów sama na oddziale, jako osamotniona siostra oddziałowa. A urzędnik nie może myśleć o tym, gdzie ma dorobić, że mu starczyło na czynsz albo do pierwszego. Polska dalej jest
gruntownią Europy i dalej jest kopalnią taniej siły roboczej, która według pana dzisiejszych słów już nie istnieje. Proszę nie uciekać, panie premierze. Ja wiem, że to są przykre informacje, ale niestety prawdziwe. Lewica, proszę państwa, chce wolności. Chce Polski, która jest krajem wolności. I po to faktycznie jest nam potrzebne w Polsce nowoczesne państwo dobrobytu. Bo to jest wolność od biedy, wolność od bezdomności, wolność od strachu i przemocy, ale też wolność wyboru. Myślę, że Polacy i Polki nie chcą, żeby jakakolwiek władza mówiła im, jak mają żyć, kogo mają kochać, z kim wolno im założyć rodzinę. Myślę, że nie chcą, żeby ktokolwiek mówił im, w co mają prawo wierzyć. I myślę, że nie chcą, szanowni państwo z Prawa i Sprawiedliwości, żeby politycy bawili się w strażników moralności. Włodzimierz Czarzasty przyznał, że przygotowanie wystąpienia Adriana Zandberga w parlamencie kosztowało ich tydzień pracy ciężkiej, polityków razem z ekspertami, wszystko było dopracowane do końca. Za chwilę porozmawiamy o tym wystąpieniu, a teraz dla kontrastu ostatnie wystąpienie Roberta Biedronia w Parlamencie Europejskim. Są miejsca w Polsce, w mojej ojczyźnie, do których nie mogę wejść. Są sklepy, restauracje, hotele, do których nie mogę wejść. Który sklep i który hotel? Bo widzi pan, ideologia bardzo często posługuje się ogólnikami. Zrobię im reklamę niestety. Kawiarnia Grill Cafe przy Stolarskiej w Krakowie miała taką naklejkę. Nie potrafił od razu podać. W internecie dramatycznie szukał i znalazł jedną i znalazł jeden adres. Się nie zdarzyło, żeby ktoś był tutaj dyskryminowany. Nie mam nic przeciwko ludziom. Jestem przeciwny tylko ideologii LGBT. Myślałem, że będziemy dyskutować o mowie nienawiści w stosunku do gejów, ale teraz mam wrażenie, że mamy do czynienia z mową nienawiści wobec Polski. Rozumiem, że są państwo zawiedzeni tym, że Polacy wybrali konserwatywny rząd. No, miało być tylko wystąpienie Biedronia, nam się cała dyskusja z tego zrobiła. Redaktor Rymanowski, Bogdan Rymanowski, zapytał Czarzastego, którego wybiera, Zandberga, który mu się kojarzy z Bernardynem, czy Biedronia kojarzonego z Rattlerkiem. Czarzasty nie odpowiedział na to pytanie, ale ja odnoszę takie wrażenie, że panowie obaj w innych wagach występują. No ponadto z innych pozycji, bo pan Zandberg prezentował demagogię. Oczywiście można mówić, czego nie chcemy, na co się nie zgadzamy i pięknie i domagamy się słońca w maju, zawsze można. Ale przecież niewiarygodność słów pana Zandberga polega na tym, że jeszcze niedawna lewica, znaczy on te słowa powinien kierować pod adresem 25 lat co najmniej rządów neoliberalnych w Polsce i wobec tych, którzy na czele tych rządów stali. Natomiast lewica była, współdziałała razem z Platformą Obywatelską w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tworzyli wspólny obóz antyrządowy. W związku z tym parę miesięcy wstecz funkcjonuje się w kręgu ugrupowań politycznych, które są winne temu, co słusznie pan Zandberg podkreśla, że nie zgadzamy się na to, a za kilka miesięcy z kolei zarzuca się rządowi, który akurat otwarcie do kwestii socjalnej podchodzi, zarzuca się coś, czego nie zarzucało się w momencie, kiedy tworzyło się koalicję z ugrupowaniem liberalnym. Więc krótko mówiąc, zakłamanie. Ja bardzo wysoko sobie cenię pana Zandberga, rzecz jasno, ale dobrze byłoby, żeby właściwie kierować słowa pod właściwym adresem, i żeby jednak miarkować się w obietnicach albo też w wezwaniach, ponieważ wiadomo jest, że dziś w świecie XXI wieku, w świecie globalizacji, produkcje, miejsca pracy tworzy jednak świat finansów, tworzą jednak ludzie korporacji, ludzie biznesu. Kapitaliści, tak? No, posiadacze kapitału. Natomiast jego rolą jako lidera lewicy byłoby organizowanie ruchu na rzecz samoograniczania się tamtych ludzi, nie eliminowania, samoograniczania się, czyli tworzenia siły, która by była w stanie wymusić podział. Panie Tomaszu, bo ja odnoszę takie wrażenie, oczywiście Zandberg jest osobowością, on nie jest bezbarwnym, mdłym politykiem, używa języka zrozumiałego dla ludzi, prostego, nie kusi się o jakieś, nie ma pokusy, żeby jakąś ekwilibrystykę słowną.
Czy to jest powrót do tego nurtu, który lewica kiedyś opuściła i przez to straciła władzę? No przecież 8 lat rządy lewicowe, 10 lat kadencji lewicowego prezydenta, trudno mówić, żeby lewica nie miała udziału w tym, co się działo w ciągu ostatnich 30 lat. I ten Zandberg tak jakby wraca do tego, czymś kiedyś miała być lewica, czyli lewica miała być obrońcą ludzi wykluczonych, bezrobotnych, bezdomnych, pracowników i tak dalej, i tak dalej. Czy powiem tak, no widzieliśmy exposé tak naprawdę przyszłego premiera Polski, bo to chyba wszyscy mamy tą świadomość, że tak jest, no to Michał Kolanko mówi o tym game changer. No jak lewica wygra wybory. Jak lewica wygra wybory, ale umówmy się, no to jest tak, że już nic nie będzie tak samo po tym przemówieniu. Znaczy, oczywiście, no, Adrianowi Zandbergowi bardzo pomógł premier Morawiecki wstając i odchodząc. Nie, przesiadał się z łapą. Przesiadał się, tak, ale to powiem, umówmy się, wyborcy tak naprawdę jednoznacznie czytają takie komunikaty. Wyborcy tak naprawdę nie słuchają, co mówią politycy. Widzą zachowania i gesty. Adrian Zandberg, który tak naprawdę tańczył przy tym przemównicy sejmowej, bo tańczył tak naprawdę. On, ten Bernardyn, był lekki, wiedział, co mówi, a premier wydaje się, że nie wytrzymał. Co do pani pytania, ja myślę, że lewica tak naprawdę no wraca do korzeni, wraca do najlepszych, do najlepszego, najlepszego swojego okresu, tak? W tej formule trzech pokoleń lewicy. Pytanie jest oczywiście, na ile ten koncept jest do utrzymania, jak długo się utrzyma. Wybory prezydenckie będą ważne dla tego konceptu. Pamiętajmy o tym, że tutaj no nie trzeba się powoływać na powiem wielkie postacie historyczne, ale mówmy się, no wyborcy tak naprawdę w lewicy dopiero będą musieli być wychowani, więc wybory prezydenckie tą rolę w pewnym sensie spełniają. Znaczy każde wybory, a w szczególności w przypadku lewicy, no spełnią tą rolę utwardzania elektoratu, przekonywania elektoratu do. Ale panowie, Rafał, wiosna ma Biedronia, który wyraził chęć, proszę pokazać ten tweet Biedronia z 4 listopada, gdzie pisze, że chciałby, prawda, wystartować w tych wyborach prezydenckich, odwołując się do tego weekend Obamy, i on też chce weekend. No właśnie, wiosna ma Biedronia, Razem ma Zandberga. Dlaczego sojuszowi Lewicy Demokratycznej nie udało się przez te lata wykreować takiego przywódcy, który mógłby stanąć do rywalizacji o rekomendacje całej lewicy w wyborach prezydenckich? To całej lewicy łącznie z PiS-em, tak? Nie. Mówimy o tej lewicy opozycyjnej. Postkomunistycznej. Nie wiem, powiem tak, widzę pana Zandberga, zawsze się bardzo wzruszam, bo zawsze mnie wzrusza, kiedy człowiek, który w życiu nie zaznał biedy, nie zaznał głodu, pochyla się nad głodnymi i biednymi. Pan Zandberg jest tak nieautentyczny w tym, że się naprawdę jestem zadziwiony, że obserwatorzy sceny politycznej biorą go poważnie. Cyrk w postaci pana Zandberga jest do ociosania w paru celnych strzałach. To jest między innymi to, że on nie zaznał nigdy biedy, pochyla się nad biednymi i miesza biedę z homoseksualizmem, miesza brak pracy z aborcją. On po prostu robi taki kocioł, miszmasz łączący i pana Czarzastego, i pana Biedronia. Sądzę, że coś w tym ugra. Ale to wszystko można sprowadzić do wspólnego mianownika pod tytułem oszustwo. Wolność. Jesteśmy wolni, kiedy mamy pracę. Jeżeli widzę pana Zandberga i jego akolitów, to wolność jest daleko od nich bardzo. Tutaj w tym studio chyba z tydzień temu był pan z krytyki politycznej, który przedstawił swoją wersję wolności, czyli to, co mnie na lewicy się podoba, jest bardzo dobre, a to, co mnie się nie podoba, to zakażemy. Wolność w przypadku komunistów, trockistów, neomarksistów, którym jest wypełniony pan Zandberg po brzegi, błagam, przecież to czeka nas po prostu powtórka z historii. Umówmy się, nie ma wolności bez sprawiedliwości, to jest jedna rzecz. Druga ale rzecz, druga rzecz, cieszmy się, bo mamy drugiego inteligenta na scenie politycznej, który pochyla się nad biednymi. Jarosław Kaczyński. Mamy dwóch, nareszcie dwóch, powinniśmy się bardzo cieszyć. Moim zdaniem ten etos inteligencki jest niezmiernie istotny. Myślę, że w Polsce jest wiele rzeczy do zrobienia. Na pewno. Zmierzamy do końca wieczorem. Ja tylko chcę powiedzieć, głęboko protestuję wobec tego, co pan powiedział. Bardzo sprytnie odebrali mi głosu, kiedy szedłem w kierunku zalego strzału na pana Zandberga. Zaraz proponuję jedną rzecz. Nie po słowach, a po czynach. Dokładnie. Dlaczego lewica straciła? Nie dlatego, że pięknie mówiła, bo oszukiwała, mówiąc pięknie, i pana Zandberga
Obiecuję znów. Tak jak pan powiedział, mało autentycznie. Tak. Po czynach, nie po słowach, bo po czynach lewicę oceniamy po 2001-2005. Ja spytam tylko tyle. Pan Zandberg dostaje miliony złotych od dobrych paru lat. Ile z tych milionów złotych przeznaczył na przykład na domy opieki dla samotnych matek? Ale nie, to już zostawmy. Prosta rzecz. Nie wrócimy do tego. Wrócimy do tego. Tak, opiekują się samotnymi matkami. Ja tak, pan Zandberg ma zaraz wrócimy, tak? Zaraz wrócimy do naszej dyskusji. Zastanowimy się nad tym, kto naprawdę jest teraz przywódcą lewicy. Mieliśmy trzech tenorów. Czy nagle okazało się, że tylko solo ktoś będzie śpiewał, ale to za parę minut. Nie mieszajmy lewicy z komunizmem, bo to są dwie różne rzeczy. I nie mieszajmy lewicy.